Słuchajcie, mamy sobotę i są targi w Kielcach, a ja mam robotę. Nie pojechałem i nie pojadę jeszcze też jutro, bo przez tą awarię ciągnika mam dużo zaległej roboty. Dzisiaj do drugiej w nocy orałem, dokończyłem ten duży 8-hektarowy kawałek. Dokończyłem orać. Teraz odpinam pług. Muszę przypiąć opryskiwacz, dokończyć rozlewanie RSM-u, tam takie kawałeczki z rzepakiem, no i na pszenicę, jęczmień. Jutro jest... Kurczę, zapomniałem o tym, a dzisiaj sobota. Chyba tego nie dostanę. O, tutaj złamany on kruciec. Ja to jakoś ścisnąłem i trytytko, ale jak zakładałem tutaj komputer, to wyrwałem, może jakoś uda się znowu to zaczepić. Ale zamówiłem sobie już komputer PI-ki. No i fajnie, bo będę miał już na tym komputerze też sterowanie lampami, że będę mógł sobie lampy włączyć przez komputer. I jeszcze ten dzielnik będę sobie obsługiwał przez komputer. Też tam będzie przycisk, także nie będę musiał już tego ciągnąć do kabiny. No teraz mam tak na szybkiego zrobione, mam przycisk, to miałem w tamtym ciągniku, dlatego z tym wzięte. To nie musi być taka rączka, mógłby być normalny taki przycisk, przekaźnik i prądowa wtyczka. To już tutaj zrobię na komputerze, będę miał i bezprzewodowe, tylko pewnie będzie kabel. Tutaj już będę musiał sobie w końcu zrobić prąd, gniazdko. Tutaj gdzieś te kable wiszą. No i będę to obsługiwał, można powiedzieć, bezprzewodowo. Mało tego, będę to miał spięte też z nawigacją Hydra System i będzie section control. O, na razie to widzicie, muszę tak ciągnąć to do świateł, to do rozkładania i jeszcze kabel z wtyczką do komputera. O, to jeszcze właśnie jedna rzecz, co wam ostatnio też nie pokazywałem, co się zesrało też. Tą nakrętkę, ona jest pięknięta, no to na szybkiego co? Opaską. Na taką opaskę, zobaczcie jaka fajna, naprawdę można zrobić. Nie odcinałem tego, bo może mi się jeszcze przydać. Można coś wielkiego opasać. To w Castoramie w Zamościu kupiłem. No i co? I tyle, jedziemy. Jakiś mały ten opryskiwacz się wydaje mi już. przy tych opryskiwaczach, co przywożę, to ten taki malutki się wydaje. No, a dlaczego będę zmieniał ten komputer? Bo tak, czasami właśnie nie chce się włączyć, tak jak teraz. No i niby dawkuje, ale nie pokazuje w litrach. Niby nie pokazuje w litrach wydatku. Dopiero jak stuknę, no, dostał pół bie i się włączył. No, tylko właśnie, o, takie coś pokazuje. Tutaj jakieś dziwne cyferki pokazuje. Ale niby tylko cyferki, bo dawkowanie niby jest dobrze. Dawkuje niby dobrze. I rozlewamy RSM. 2,5 bara, prędkość 12 na godzinę, 200 litrów. Tylko mówię, tutaj mi coś nie pokazuje, ale niby dobrze dawkuje. Dawkuje w automacie dobrze, bo rozlałem hektar i 200 litrów wylał. Także jest ok. Tutaj przyniska Dubaj, a po tamtej części będzie Landrish. No, a tutaj mamy pszeniczkę Landrish i ta jest bardziej
rozkrzywiona jak Dubaj, a tak samo siane. RSM 30, 200 litrów, końcówki MM mat, szare. Jesteśmy na jęczmieniu. To jest jęczmień hybrydowy SY Luna. Luna? Czy Luna? Nie, Luna chyba przez 2 O. Tak się to chyba mówi, czyta. No i tak wygląda, bardzo gęsty. Fajnie się rozkrzewił. No i tutaj dam 300 litrów RSM-u, 30 i tyle. Cała jedna dawka na raz, więcej to nie będę wiedział. Ciekawe jak jest tam na dole. Zaraz zjedziemy na dół i tam pójdziemy, zobaczymy. Dobra, składamy się. Wolne mam tu rozkładanie. Wiecie, stary opryskiwacz, żeby to zaraz nie rozwalić czegoś, nie rozklekotać. Tutaj sąsiad rozlewa krukowiakiem, to on tak szybko składa, rozkłada. Moment, ja tylko jedno to pole opryskałem, a on już chyba czwarte zaczął. Kuto też może przejechał przez szosę, to ma... To może nie rozkładał się, bo nie wiedziałem. Czy się rozkładał, czy składał, to nie wiedziałem tego. Dobra, jeszcze zobaczymy. Ja już podniosę trochę do góry. Jeszcze miałem zobaczyć, jaki wydatek przy 300 litrach. To nie 11 na godzinę, już nie pojadę. 8,5. 8,5 to będzie 3,1 bar. Przy 8,5 na godzinę. Przy 8 na godzinę 2,7. Dobra, będziemy miał 8 na godzinę. Idziemy jechać. Zwiększył? No, zwiększył. Zwiększył, czyli dawkuje, tylko tutaj nie wyświetla. No, to sąsiad. Dojczwarem i krukowiakiem. Krukowiak Apollo. Z góry niby woda nie stoi. Tam sąsiad dojechał aż do końca, widzę. Pytanie, jechać czy nie jechać? Jechać, nie? To się będę wracał, więcej już nie będę się wracał, tylko tyle, że koła zapierdzielę sobie. Ale to nic. Jedziemy. Zobaczymy co będzie, na żywca. Woda nie stoi, tylko że w tym dołku mogę się zarwać. No, zobaczymy. Przedni napęd włączony. Dobrze, że woda nie stoi. Bo to tutaj jest. Ale woda nie stoi. Elegancko. No, trochę opryskiwacz przysiada, bo wąskie opony. Wąskie koła. Ale elegancko jest. Elegancko. Bo źle pojechałem. O, tu woda stoi. Ajaj. No może tutaj nie jadę. Tutaj woda stoi.
Zobaczymy, źle pojechałem, bo tej strony nie mogę zamknąć, a jak się odwrócę, to będę... Powinienem jechać tamtą stroną. Ładnie idzie, szerokie opony to... W opryskiwaczu nie ma dużo, 800 litrów, to też tak się już nie zapada. Elegancko. No, ale musiałem odwrócić się, bo ta strona cały czas jest, a tutaj musiałem sobie wyłączyć, bo zakładka. Elegancko jest. O, tutaj drzewo się przewróciło. Trzeba było przyjechać i pozbierać. A tutaj mamy rzepak. Co jest? Kamera zaświrowała, ja ją trzymam prosto. No, a tutaj mamy rzepak. Floretta. Po tych kawałeczkach nie dolałem jeszcze RSM-u, więc teraz dolewam. Tu striptilu jest, ale widzę, że są jednoliścienne. Trzeba będzie powtórkę robić. Tu jeszcze ostatnie pół hektara rzepaku i rzepak będę miał zasilony azotem. Już całkowicie. Rzepak już skończony, jeszcze tylko pszenica. Pszenicę dzisiaj trochę rozlałem. Zostały jeszcze podchorce, jakieś tam 10 czy tam 11. A nie, bo tam jeszcze łąkę zarałem. 12 hektarów mi jeszcze zostało pszenicy, ale to po niedzieli. Dzisiaj jest sobota. No, tutaj wylewam 400 litrów na raz. Tutaj też jest floretta. Floretta w striptilu. To tutaj jeszcze pod korzeń poszło 180 kg polifoski szóstki. No i teraz 400 litrów RSM-u 30 i nawożenie zakończone. Lampę wyłączyłem, bo mi zabierały prąd. Mam tutaj z rozdzielacza i zabierały mi prąd na komputer i nie chciał dawkować. Przygasło światełko i nie chciał dawkować.